Prosto, tam stacjonuje oddział. Panie komendancie, w miejscu spokój. Resortiaki nie wrócili, reszta siedzi cicha. Dzięki, odpocznij. Przygotowania do akcji zostały zakończone. Szary przemówił do oddziałów. Była godzina 21, kiedy dał rozkaz przestrzelania broni, a chwilę później oddziały załadowały się na samochody. Zaczęło lekko padać. O czym wtedy myśleli młodzi obrońcy niepodległości? Jaka przyszłość czaiła się na nich w ciemności? Kolumna aut do centrum Kielc dotarła około godziny 23. Samochody zaczęły rozwozić żołnierzy w określone miejsca do przydzielonych im zadań. Na przykład grupa Niegolewskiego opanowała pocztę główną, która mieściła się wtedy na rogu ulic Hipotecznej i Sienkiewicza. Zadaniem grupy było przerwanie łączności. Główne siły wjechały na plac przed katedrą. Wyładunek trwał tylko chwilę. Miejscowi przewodnicy bezbłędnie prowadzili żołnierzy na wyznaczone miejsca. Wyładowała się tu licząca około 40 żołnierzy grupa szturmowa. Jej dowódcą był porucznik Szparak. Grupa szturmowa przez plac przykatedralny przeszła w kierunku więzienia. W okolicach katedry rozlokowały się także pododdziały z grupy osłonowej, którą dowodził Ostrolot. Ich zadaniem było ubezpieczanie akcji od strony ulicy Sienkiewicza. Z drugiej strony wzgórza katedralnego rozlokował się liczący około 50 żołnierzy pod oddział Harnasia. Jego zadaniem było osłaniać działania od strony komendy wojewódzkiej z ulicy Wesołej oraz blokować wsparcie z koszar 8. Pułku KBW i 4. Pułku Piechoty. Po przeciwnej stronie parku, obok dzisiejszej muszli koncertowej, ulokował się pod oddział porucznika Sęka. W akcji brała także udział grupa dowodzona przez Zygmunta, który razem z 40 żołnierzami ubezpieczał przewidywaną trasę odwrotu wszystkich oddziałów. Przy nim znajdowały się sanitariuszki. Tak więc około północy z 4 na 5 sierpnia wszystkie pododdziały znalazły się na miejscach. Oddziały dowodzone przez Szparaga przedostały się na plac przez zamkniętą do tej pory bramę. Ta brama przez lekki wywiad podziemia niepodległościowego została otwarta. Oddziały zajęły miejsce, aseporując się od strony budynku. Systematycznie miejsce zajmowali minierzy, saperzy, obsługa Fiata, grupa wsparcia, ale również Szary wezwał ubeków do poddania się. Odpowiedź była tylko jedna. Nie poddawać się! Nie poddawać się! Bronić się! Komendant już wiedział, że trzeba będzie... Ludzie podlegli Szparagowi doskonale wiedzą, co mają robić. Ogniem osłaniają swoich kolegów. Ryzykują życie w pracy. Ale komendant wiedział, że tu liczy się każdy. Tu trzeba wejść do środka. Do naprzód. Jeszcze z czasów okupacji niemieckiej. Ten sprzęt powinien... Jedna druga. Pod bramą. I kiedy odpadł, okazało się, że bramę nie nadal.
Cały szlak był tylko naruszony. Komendant Szary podejmuje błyskawiczną decyzję. Szpara, wysyłaj swoich. I pobiegnie. Wiedzą, jak nie jeździć. Wiedzą, co się wtedy dzieje. Zresztą w innych punktach miasta już wtedy słychać nie słychały. Komendant Szary dalej nie wie, czy ta brama jeszcze jest, czy tej bramy już nie ma. Kiedy zaczął opadać dym, okazało się, że wiązana na zawiasach brama padła pod naporem części samochodu. Biegnie do środka. Wiąże się tych, którzy zaciekle bronią się jeszcze od no to już zapewne koniec. W środku trzeba jeszcze tylko wysadzić kilka krat i droga będzie wolna. Sygnał o tym czeka komendant Szary. Kiedy ten sygnał dostaje razem ze szparagiem, ze swoją obstawą, przechodzi do więzienia. Całość asekuruje jedna z grup, która doskonale zna swoje zadanie i wie, że oni muszą zająć posterunek przed bramą. Po wejściu do budynku żołnierze dzielą się na grupy. Jedni biegną do drzwi pawilonu kobiecego. On zostaje sforsowany pierwszy, bo dostępu do niego broniły tylko drewniane drzwi. Potem przyszedł czas na poszczególne cele, których drzwi wysadzane były ładunkami wybuchowymi. Niestety, ładunków zabrakło do trzech cel, których więźniowie pozostali za murami więzienia. Wreszcie komendant Szary wydaje rozkaz wycofania się głównej grupy z więźniami. Oddziały grupy szturmowej błyskawicznie słuchały tego, co domaga się od nich komendant Szary. Ubezpieczając się, opuszczają więzienie. Tuż za Szarym, prowadzony przez żołnierzy pułkownik bardzo ciężko pobity. Tak naprawdę to były jego ostatnie chwile, bowiem kilkaset metrów dalej Lee, już wolny, umiera. Doczekał wolności i skonał. Sekcje dowodzone przez Szparaga ubezpieczając główną grupę, w której znajdowali się Lee, Jeleń, Mandziara, ci najbardziej znani dowódcy, opuszczają plac przed więzieniem. Uwalniani więźniowie systematycznie opuszczali budynek więzienia, chcąc jak najszybciej wydostać się z zagrożonego terenu. Jednak przy Szarym pozostali najważniejsi oficerowie i pewna część uwolnionych. Wreszcie utworzono kolumnę marszową. Na przedzie i na tyle ubezpieczenia. Do kolumny dołączały poszczególne pododdziały blokujące przez cały czas budynki w mieście. Główna grupa wycofała się z Kielc w kierunku na Wietrznię i Leszczyny. Na własną rękę wycofały się jedynie grupy Zygmunta i Sęka. W nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 roku liczące około 200 żołnierzy Armii Krajowej zgrupowanie pod dowództwem kapitana Antoniego Hedy Szarego opanowało Kielce. Uwolniono 354 więzionych przez reżim komunistyczny. Podczas zdobywania więzienia zginął jeden Sowiet, jeden milicjant, a 7 kolejnych było rannych. Straty podziemia niepodległościowego. Już po uwolnieniu z więzienia zmarł pułkownik Antoni Żółkiewski, Lin. Po zakończeniu akcji zabity został w Sitkówce Tadeusz Łęcki, Krogulec. Kilku żołnierzy było rannych, w tym Szary, a kilku innych kontuzjowanych. Najważniejsze było jednak to, że akcja pokazała społeczeństwu istnienie opozycji, a nowej władzy, funkcjonującej w oparciu o sowieckie bagnety, że ich działania nie są bezkarne, że istnieje podziemie niepodległościowe, dla którego żołnierzy najważniejsze są Bóg, honor i ojczyzna.